Ale co, zobaczę, że my idziemy przez tym mostem idziemy i nie możemy dojść. No, taka dziewczyna, jakie włosy, jakie kudłaty. Tak, te nogi, jakie boż, co to jest? Jakby potworek jakiś. No, proszę Państwa, dosyć tego. Krystyna Pawłowicz, że strasznie gruba, że strasznie tłusta. To przecież ona wie, że ona jest gruba i co to ma do rzeczy. No ale katolicy, wiesz, tak gadają. A ta krzywa, a ta kulawa, a ta ślepa, a ta garbata, a ta pyskata. No, o tych świadkach Jehowy mówią, że są świadkowie Jehowy strasznie pyskaci. Proszę Państwa, czyli kumoterstwo. Musicie wiedzieć, jeżeli katolicy nie zrozumieją, proszę Państwa, że jęzor bardziej zabija niż normalna śmierć i nóż, no to oni to wiedzą najbardziej ze świąt, tych babilonek, moherowych świąt, gdzie oni obchodzą też imieniny, urodziny, to czego ksiądz im nie pozwala, na bierzmowanie, na komunię, żeby oni nie pili wódki, żeby spokojnie, żeby z Panem Bogiem. Ale po co tu komu być z Panem Bogiem, skoro wszystko przez Żydów jest już dawno morgelonami zatrute, bo oni mówią, że wiesz, bo oni mówią, że wiesz, że uwaga, uwaga, że Słowian chcą zatruć Żydzi, albo może pomniejszyć Słowian, może zniszczyć to, coś by tam się działo, jeżeli by był napływ nowych Izraelitów. I rzeczywiście dużo Izraelitów tu przyjeżdża i strasznie mohery się tego boją, bo to jest naród jaki żydowski bajkowy, tak i ten katolicki apokryficzny, wierzą w cuda, że na drzewie, że w skale, że na dachu. No to Jezus powiedział, gdy wiem, czyli tak, gdy więc kto wam powie, oto tu na pustyni nie idźcie, oto tu w kryjówce nie wierzcie, na drzewie nie chodźcie, gdyż z błyskiem przejścia swego dopiero Jezus Chrystus się pojawi na sam koniec, prawda? Mówią o tych błyskawicach katolicy, mówią o tym krzyżu, że wiesz, na niebie się krzyż ukaże. Po co to bzdury pleść? Wystarczy, że w 312 roku Konstantyn Wielki, poganin, wyznawca słońca, tutaj dużo słońca pokazujemy, miał wizję krzyża i napis: w tym znaku zwyciężysz, Konstantyn Wielki. No katolicy przecież nie będą czytać historii na temat Konstantyna Wielkiego, bo po co im poznawać błędy swojej religii? Lepiej o papieżu, który był samozwańcem. No bo Jezus, jak przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, to też mówi: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Rozwijając temat o samym sobie i o potomności. Jedni mówią, że za Eliasza, jedni mówią, że za Jana Chrzciciela, że za jakiegoś tam jednego z proroków. No to skoro Jezus przyszedł do swoich, jeszcze raz, to mówi: a wy za kogo mnie uważacie? No i wtedy Szymon Piotr odpowiedział: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Czyli, proszę Państwa, on rozpoznał w Jezusie Mesjasza, a Jezus mówi vice versa: a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej skale, którąś ty, Piotrze, wyznał, zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Państwo zobaczą, jak to Jezus o sobie rozmowę zakończył. Nie o Piotrze, nie o żadnym papieżu. Wystarczy.